Nie mam selera, więc wyobraźcie sobie, że będę robiła sok z czerwonej kapusty, buraka, ogórka, sałaty i kurkumy. Miłego picia dla mnie. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Postaram się nie wylać. Tadam! Samo zdrowie. Powiem wam tak. Możecie mi nie wierzyć, ale to jest boskie. To jest przepyszne, słodkie. Wow! Stworzyłam potwora. Niech to będzie jedzeniowa środa. Słuchajcie, mam dzisiaj dla was inspirację jedzeniową. Miałam tutaj banana ugniecionego z mlekiem ryżowym i z masłem orzechowym. Mam pod spodem quinoa z jagodami goji i tutaj mam podduszone na patelni owoce leśne mrożone, też z odrobiną masła orzechowego. Na górze orzechy włoskie, nasiona konopi i zmielone świeżo siemię lniane. A do tego wam jeszcze pokażę, mam trochę pomarańczy. Motyw przewodni dzisiaj to będzie jednak foodbook, także zrobiłam sobie kawkę z mlekiem ryżowym w moim Chemexie, jest to Christmas Blend ze Starbucksa. Jest godzina 11:30. Słuchajcie, nie wiem co mi się stało, za godzinę wychodzę z domu, a właśnie uczę się na YouTubie, jak grać City of Stars. Uwaga! Dalej się wstydzę. Kochani, ale co do Tel Awiwu na spotkanie z moją koleżanką na lunch. Słuchajcie, zamówiliśmy sobie lunch i mamy na pierwsze krem z marchewki i imbiru. Prezentuje się prześlicznie i do tego herbata, która nazywa się Zanzibar. Oh, strasznie tutaj jest. Nie wzięłam statywu, więc wszystko się trzęsie. Odezwa się potem. Muszę cię powitać. Po długiej przerwie. Wracasz na Vlogmasa, jutro wyjeżdżam już o tym. Wiem. I się widzimy przez jakieś 2 godziny. Idziesz na trening? Tak. O której wychodzisz? Za 1,5 godziny. Nie. Za godzinę. Byłam w Tel Awiwie. I jak? Smaczny był lunch, bo kosztował 20 zł, więc to dobra opcja, żeby sobie przetestować. Tak. Normalny bowl, a wcześniej jest zupa, tylko tak ja tam nie szedłam za tym. Wolę tam u nich zjadać humusy. Jak było we Włoszech? Prima. Było jakieś dobre jedzenie? Czy tak średnio? Frytki. Okej. Okay. Makaron, który sam zrobiłem. Makaron, który zrobili inni. Ale nie było. Alio olio. O Boże, najgorzej. Taki ostry. Na obiad dzisiaj makaron z nowej książki, którą kupiliśmy mamie, czyli Vegano Italiano. Jest to makaron ze szpinakiem, fasolą i pomidorami. I grzybami. I grzybami. I z Kubą. A ta sałata jest jakaś taka wyjątkowa. Z serem. Ha, ha. Ja przy okazji chciałam wam pokazać właśnie tę książkę. Wygląda w ten sposób, ma bardzo wiele fajnych przepisów. To jest ten, który jedliśmy dzisiaj, czyli... Ups! To jest ten przepis, który dzisiaj jedliśmy. To generalnie było ciasto, ale zapomniałam nakręcić. Mogliście je podziwiać już od wielu, wielu vlogmasów. W końcu zjadłam całe na deser i nie będzie więcej makowca. Film muzyczny, przynajmniej nie usnę. Myślałam, że jest taka nadzieja, że nie będzie. Jesteśmy na Bohemian Rhapsody. Bez umbioru. Wróciłyśmy z kina, z filmu Bohemian Rhapsody, który wam z całego serca polecam, głównie z uwagi na rolę Ramiego Malka. Jest niesamowity, muzyka jest wspaniała. Ja jakoś tak nie czuję się powalona fabułą i samym filmem. Uważam, że jest bardzo fajny, ale o wiele bardziej podobały mi się Narodziny Gwiazdy, natomiast aktorsko absolutne szapoba i zachęcam wszystkich i też muzyka jest oczywiście przepiękna i wzruszająca, także na pewno warto. Jest godzina, słuchajcie, już matko, jest 11:30. Mam dobrą wiadomość, bo właśnie kupiłam sobie bilet powrotny ze Szkocji. Nie wiem, czy wam wspominałam, że go jeszcze nie mam. Chyba bym nie wspominałam. Ale kilka dni przed wyjazdem udało nam się w końcu złapać jakąś dobrą ofertę. Także ja się powoli zbieram do spania, bo jutro jest wyjątkowy dzień. Lecę do Edynburga na egzaminie, tak jak wspominałam. Także już kolejny film będzie
z mojej podróży. Już zostawiam Polskę i w końcu rozmaicę te vlogmasy, nie śmiej się. Oczywiście mam nadzieję, że vlogmasy polskie też Wam się podobają, a ja już przestaję, kończę z tym moim słowotokiem i widzimy się jutro. Pa!